Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam cmentarz, który jest położony bardzo blisko tego cmentarza w Postulce, którego mieliście okazję widzieć w poprzednim materiale. Ten znajduje się w Gałkówku Kolonia. Jest to cmentarz cywilny w przeciwieństwie do tamtego. Tamten był wojskowy. No i co, jeżeli Ty jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji na tym kanale, to zrób to teraz, a ja nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dobra, więc idziemy. Jest on bardzo blisko położony przy drodze. Tu widzicie, już się trochę mało się zachowało. Tu było wejście do niego. On był cały tutaj ogrodzony murem. Teraz tylko zostawa jakieś pozostałości po tym murze. No i tylko to wejście. A my chodźmy do pierwszego pomnika. Część pomników została odnowiona, część nadal została w takim stanie, jakim zostało pierworodnie budowana. Tak wygląda pierwszy pomnik. Nie widać, co jest na niej napisane. Nie mogę się rozczytać. Dobra, przejdźmy do kolejnego. Jakieś zarośnięte strasznie to nie jest. Nie jest zarośnięty ten cmentarz jakoś bardzo. Kolejny, no i tutaj już widzimy trochę więcej, trochę większe napisy. Proszę. Samuel Grenke, Karolin Grenke. Właśnie tu jest coś takiego, co ja chciałam pokazać, bo te same nazwiska bodajże widnieją na tym filmiku. Dobra, poczekajcie. A nie, przepraszam. No i to jest kolejny pomnik. Nie, myślałam, że to są te same, ale to są te same imiona, tak naprawdę. Kolejny pomnik. Tam. No i tam jest ten jest już ten, który wy teraz widzicie, jest właśnie odnowiony. Tam po wojnie. Są odnowiony. Nie wiem, czy to dokładnie po wojnie, ale na pewno jest odnowiony. Nie jest tak stary. Poczekajcie, tak wam odwrócę, żebyście widzieli całość, bo jest naprawdę bardzo wysoki. Adolf Larke. Przepraszam wszystkich za to, że może źle czytam, ale no tak dobrze nie umiem jeszcze niemieckiego, więc nie przeczytam wam zbytnio wiele. No dobra. Kolejny pomnik. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo tam jeszcze było zdjęcie. No niestety zdjęcie się do dzisiejszych czasów nie przetrwało, albo ktoś je ukradł, albo gdzieś tu leży. Chyba ktoś je ukradł, albo po prostu ktoś je zabrał. O, to ostrość musi złapać, przepraszam. Dobra. No i tak on się prezentuje. Nie przeczytam imiona, bo jest taką ściągą napisany, że aż nie mogę przeczytać. Może się rozczytacie. No i tam pewno tutaj było miejsce na zdjęcie. Było tutaj na pewno zdjęcie. Dobra, dobra. Sadzimy. Bardzo ładne są te dwa pomniki. Ten i ten. Tu już będzie mur, chyba że ktoś w ogóle rozkradł ten mur, bo ten mur myślę, że nie był taki niski, tylko zostawił te takie czubki, a zostawił taki mały murek. Tam studnia, może podejdziemy, no nie jest ona jakoś ciekawe, ale jest coraz więcej pomników, więc też sobie tam dojdziemy. O, syreny biją w straży, tak wygląda studnia. Nie jest ona głęboka. No też nie jest jakaś szczególnie ciekawa. Gdzieś pożar jest. Syreny biją straży. A dokładnie tam jest ten cmentarz w Pustułce. Tam daleko. W tamtym lasku. Jest cmentarz w Pustułce. Tam, z którego nagrywałam materiał. I zapowiedź fajnego filmu. Czekajcie. Na razie zbieram jeszcze materiały, ponieważ no w historii chyba wszyscy znają Bitwy Łódzkiej, no większość z nas, ale ja chciałem takimi smaczkami was zastąpić, jakimiś takimi, którego mało osób zna. To jest kolejny pomnik, też nie mogę się odczytać, też jest mało czytelny, tu liter nie widać. Do tego byliśmy, ale zanim jeszcze jest kolejny pomniczek, pomnik mały taki, no i tu już się można więcej rozczytać. Chociaż tak nie powiem, imiona, bo nie ma. O,
Teraz zobaczę, czy czegoś nie pominąłem. Czyli tam zobaczyć. Tutaj bardzo fajny taki pomnik na środku. O! Zobaczcie. Tak, o, to przybliżę. Zobaczcie. Ładny pomnik, bardzo ładny. Antyki. Podług innych trochę taki zwyczajny. Niektóre są naprawdę bardzo przepiękne są. Na przykład tamten jest bardzo ładny. No i tutaj kolejny pomnik. No trochę zniszczony, już liter w ogóle nie widać. Nie widać tej tablicy całej z imieniem, z nazwiskiem. To tą śmierć, to urodzenia. Innymi rzeczami, innymi danymi. Oczywiście jest to cmentarz. To oczywiście cmentarz niemiecki, tutaj Niemcy leżą, cywile niemieccy, którzy tutaj się osiedlili w całym okręgu łódzkim. No akurat ci tutaj, którzy leżą, to pewnie są gdzieś tutaj z Gałkówka, bądź też z pobliskich miejscowości. Też planuję materiał, mam dużo pomysłów na materiały, chciałem też nakręcić materiał mniejszości niemieckiej w okręgu łódzkim, a zwłaszcza tutaj Gałkówek, Wiączyń. Inne miejscowości tutaj pod Łodzią. No na razie się dowiedziałem, że łącznie Niemców w całym okręgu łódzkim było 180 tysięcy. To jest pokaźna suma. Bardzo dużo Niemców było w okręgu, ale w całym tym okręgu łódzkim, nie tylko tutaj. Dobra. O co? No to są wszystkie pomniki, które wam chciałem pokazać, ale które są wszystkie pomniki, które są na tym cmentarzu. Nie jest jej dużo. O, tutaj jest kolejny, jest jeszcze jeden, więc sobie zobaczcie. Ja już byłem tutaj kilkakrotnie, więc tak. Potem podejdziemy do tablicy, na której są informacje o tej mniejszości niemieckiej, te najważniejsze. Jest kolejny, a to do tego już byliśmy, więc ja już się kieruję mniej więcej do wyjścia. Gdzie tam są te trzy wielkie filary. No, jeden był ten największy, czyli brama, furtka. No, furtki już i bramy nie ma. I połowy jednego z filarów już też nie ma. Ząb czasu, ale też to można nazwać brzydko złodzieje. W ogóle w tym znalazłem bardzo ciekawą rzecz. Zobaczcie, laleczka. No, to jest bardziej jakaś maskotka, sowa. Spoko. To są pozostałości po furtce. Naprawdę to była furtka, a tam była jakaś brama wjazdowa. Myślę, że jakby tutaj wjeżdżał, no pewnie jest... Którędyś musieli tutaj wjeżdżać, żeby na przykład składać tutaj... chować tutaj ciała, nie? Więc na pewno po to ta brama tutaj służyła. Tu furteczka, brama. Brama, furteczka. W ogóle to są... żołędź. Aha, dobra. Dobra. Co tu jeszcze mogę pokazać? Tu jest jeszcze jakiś pomnik, albo to jest... To nie jest pomnik, że się pomyliłem. Przejdę tędy jeszcze i zobaczę, może jest jakiś mały pomnik. O, tam są jeszcze coś, jest tam jeszcze coś i jest taki mały pomnik. Wszystkie są tak ładnie odgrodzone. Przeważnie wszystkie. Dobra, tu jest kolejny. Trochę może wami trząść. Teren jest dosyć nierówny, a nie mam jakiegoś specjalistycznego sprzętu, żeby wami nie trząść, więc będzie trochę wami trząść. To tu z góry przepraszam. No dobra, to jest kolejny pomnik. No też nie widać, co jest napisane. Dobra, no ja wyjdę, pokażę wam tą tablicę, żebyście mogli sobie na spokojnie zastopować, zapauzować i przeczytać całą historię, tą taką najważniejszą, jeśli chcecie się coś dowiedzieć o mniejszości niemieckiej tutaj mieszkającej. Tam są takie najważniejsze informacje, dokładnie tam są informacje o mniejszości niemieckiej w całym okręgu łódzkim, ale tam trochę stanę, będziecie mogli sobie przeczytać, zapauzować, więc... bez problemu.
Ten cmentarz jest naprawdę blisko drogi, więc nie trzeba jakoś wjeżdżać daleko w Gorzowce. No to tak prezentuje się tablica, która wam przybliżę. Stopujcie sobie, ja będę powoli szedł do dołu. Jak już mówiłem, właśnie Niemców tutaj w Nowopostałem Łódzkim Okręgu Przemysłowym osiedliło się 180 tysięcy. Są zdjęcia domów poniemieckich, ceglany, cała mapa. No, tu macie całą historię. Trzeba mi się trzęsę, ale mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. I to jest wszystko. To jest wszystko, co chciałam wam w dzisiejszym filmie pokazać. Nie skupiałam się jakoś szczególnie na historii tego miejsca, ponieważ jechałam do lekarza i akurat spotkałam to miejsce, więc postanowiłam szybko nakręcić jakiś film. A jeżeli tobie się spodobało, to zostaw łapkę w górę. A ja, nie przedłużając, ale ja was żegnam. Siema!